Hej ty! Tak? Ty, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego Instagrama, gdzie pojawiają się rzeczy, które nie pojawiają się na YouTubie, takie jak moje prywatne życie, co pojawi się na kanale i inne ciekawe rzeczy, to wpisz Gilatkis, a następnie obserwuj. A jeśli nie masz konta, to załóż, bo warto. Dziękuję. Pam, param, pam, 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 pam. Umie ktoś tym latać? Nie. Dobrze, chyba też nie. Nie? To jest tu masz paliwo. A, tu masz wiatr. Alo, drzewo! Drzewo! Alo! Panie, kupiłem! Dobrze będzie, panowie, spokojnie! Jezus. Ja coś czuję, że stracę swoją LR-kę. O, Jezus! Baza w Kotlince jest jedna duża ze wspomnianym dachem. Ładnie. Na lewo koleś na drodze. Lewo koleś na drodze. Na 40. Ja nie widzę. No stoi na drodze! A co mam zrobić, no? Zawrócić? No, na razie to wracamy do bazy, nie? No, trzeba ja umiem tym kierować. Jesteśmy gdzieś kawał dalej. Dobra, idziemy na tych na lotnisku. Ja idę stąd. Ja idę stąd. Dwóch kolesi z kałachami. Teraz Ray nie ma wymówki, bo też ma kałacha. Na pewno jeden z kałachem, nie widziałem, czy był drugi z kałachem. To co ty wziąłeś, Ray? LR-kę. A, dobra. Kajcie, luknę. Nagle. Oto moja propozycja. Za nami, za nami! Dobra, podchodzimy na lewo. Trafiliście go chociaż? Trafiony nie był wiem. Raz, tak. Pochicie jest jak ktoś? Okej. Spróbuję podejść do tego. Murku. Jest tam przy murku. Podejdę od prawej przy murku. Dostał bułę, ja tu patrzę z lewej. Dostał pochicie. Jest do was poszedł. Ła! Z prawej. Jest za przystankiem. Plecy! Jedny masz! Kurwa, co tu się dzieje? Ja pierdolę. Leży jeden! Nice. Musisz się wycofać i ulecieć. A ład, a dostałem ostro. Zaraz jestem przystankiem? Tak, zaraz. Cztery. Biegnę po jego kolegę zlutować. Okej, okay, ja go będę pilnował. Dawaj, wracasz tu? Biegnę już, tylko za się bazy wyjść jest trochę ciężko. Dawaj, wracaj tutaj do Reja. Tu, pilnuj mnie. Dobra. Teraz jego rzeczy. Dobra, teraz ty bierzesz. No tamte strzela, cofam się. Dobra. Dostał bułę, będzie uciekał. Muszę się cofnąć mocno. Cofaj się. 5 HP. Masz 5 HP? Chcesz do leczenia coś? Ja już sobie ładuję strzykawy, żyła coś. Dobra, możemy spadać. Ray, biegniesz do nas? Tak, ja jestem prawie. Głupi koń. Też konia rozstrzela. No bo walnął mnie. Serio? Tak. Dobra, Ray, chodź. Tu masz LR-kę. Masz kuszę. Koleś! Leży drugi. Przyszedł. Znowu korę. M39 mi zajął. Podniesiesz mnie? Dasz radę? Zabiłem korę. Chyba padł. Ich było dwóch, obydwoje padli. Zabijesz jednego? Ja, tak, jeden powalony był. No i lotujemy i spadamy. Ja korę zlotowałeś? Tak, mam go. Dobra, chcecie to, chodźcie stąd. Halo. Tego środka? Nie wiem, no Ray stanął w miejscu. Aha. Wywaliło mnie, czy was też? Wywaliło cię. Fajnie. Dobra, miejsce, dobra, będę patrzył na tył. Idę na skałki najpierw. Znaczy, wiem, że ktoś mógł randomowo to przybyć. Tak, tylko hełm został. Już ptaszki świerkają. Do Flame Prowera jedyne paliwo to jest low grade, nie? Tak. Ile potrzeba low grade'a na tego? Drewniane drzwi mają wytrzymałości... Drewniane drzwi ile mają wytrzymałości? 250? 300? Nie wiem. Drewniane 250. 250 normalnie. No jo. To 8... 10, 20, 30 coś low grade'a byłoby nam potrzebne tylko? Nie, więcej, bo to pamiętaj, że ono jakby stało w miejscu się paliło, to co innego, ale zależy od miejsca, w jakim palisz.
Rej oczywiście swoje chore żądze tutaj musi pokazywać, nie? Dobrze jest. Dobra, tak zobaczę tylko przy okazji, czy przypadkiem nie ma gdzieś czegoś. Nie, dobra, wszystko jest z kamienia, tylko drzwi są z drewna. Kogoś. Co? Lub kogoś. Jara się całkiem szybko. Fajnie jest właśnie zostawić płomyki w dwóch różnych miejscach, nie? W dwóch, a czasami w trzech się udaje nawet. Niech zniknie ogień, nie? Ten jest troszeczkę duży. Tam są... A, tam są jeszcze jedne drzwi. Czekam, aż zniknie tego. Dobra, jara mnie. Tak naprawdę 75 paliwa na jedne drzwi. Wbijamy, jesteśmy. Śmieci. Jakieś pierdoły. A, zaczynają tego. Kolesia nie ma? I no, nie ma tego. Okej. To było... Szybciej niż sraczka. W sensie... Jakby 20 HQ. W sensie... nawet bym powiedział, że opłacalnie, bo dostaliśmy 124 crude oila. Więc razy 4 chyba, czy razy 3, już nie pamiętam. Nawet razy 3 licząc to jest ponad 300, a zużyliśmy 150. Wiesz, w teorii broni jeszcze trochę mamy, nie? Więc... Wiesz... Z tego co widziałem, całkiem szybki i wydajny sposób rajdowania. Rzucasz satchele albo rzucasz C4 i strzelasz do tego jeszcze z rakietnicy, nie? Widać dwóch na pewno. Pytanie, czy my chcemy ich podejść i Oni stoją przed wejściem, a się nie patrzą w naszą stronę, nie? No to podchodzimy. Problem jest taki, że dostawałem raid bazy, to jest... Dawajcie, podbiegajmy tu. Kuca. No oni dodatkowo siedzą tam w takiej małej kotlince, gdzie jakbyśmy po prostu rozeszli się w dwóch stronach. Chodźcie do mnie. Cicho, na kucku. Można w nich walić. Czekaj. Jak tu wyjdziemy, to możemy w nich walić. Czy podejdziemy sobie gdzieś pod bazę? Nie wiem, co jest po drugiej stronie tej kamiennej... Co, będą wychodzić? Trupek, spróbuj z prawej zobaczyć, czy tam nie ma działka. Pobiegłeś? Tu to jest. Leży. Kazało korę. A! Obok mnie! Wiem, wyszedł. Ja bronię. Ja leżę tu. Leży drugi. Dobra, podnieś mnie, ja tu leżę. Co ma, zawsze muszę dostać tyle kulek, że muszę od razu umrzeć, nie? Oni tu już są, tu już są. Zipada. Jest działko. Ja wiem. Zginąłeś? Tak, nie wiem jak, kuźwa nie strzała na początku, teraz nagle zabiło. Nie pozwolę im tylko wyjść z bazy i będzie git. Już wychodzą właśnie. A dostał łeb, ale zginął. Nie, oni wylecieli w hazmatach, tak jak ty. Jednemu sprzedałem bułę, jednego trafiłem w ciało i bułę i padł od razu, a drugi dostał bułę, ale nie padł. I mnie zabił. To bywa, ale teraz pilnuję. Wiesz, że tak naprawdę Ray przez ciebie straciliśmy wszystko, nie? Kurwa, światło. Trzy pełne sety, nie? Wiesz o tym? Ej, ja cię jeszcze podniosłem, okej? Okay? Zabiłem jeszcze... Ja zabiłem pierwszego kolesia, który zabił trupka. A ja drugiego. A ja chowając, uciekając i lecząc się tego, dostałem od drugiego kolesia, miałem 20 HP. Dobra, stało się, okej? Okay? Kurde, nie? Tak, ale tu są dalej drewniane, może jedna osoba do mnie przyjść? Idę. Bo będziemy robić bitkę. Na piętrze. Gotowy? No. Dobra, to jest sobie przeciwiony. Czy te ry. A, on tu lepszył, po prostu o to chodzi. Czekaj, tu są szpary, tu mają muszka pod nami. Tu, centralnie. Tu gościu jest... Ktoś jest chyba pod wami, wy jesteście na górze? Tak, gościu jest tak. Z hełmem tu. Gość jest na dole. Wyszedł? Nie masz drabiny, żeby wyjść, Ray? Nie mam. Serio, tak wpakowałeś ten nas... Tylko dwie! Serio, tak nas wpakowałeś, teraz nie mamy jak wyjść. Dawaj, gratis. No, hop. Dwóch na zewnątrz. Jeden hazmacie.
No zabił mnie, no nie, ja p... Nie? A trzeci koleś nawet nie wiem skąd. Nie, nawet trzy razy. Chyba, że szybko zawołali kolegę, że mają problem.